Cześć Ocalali, z tej strony jak zawsze Valencianistas z AppGallery. Po raz drugi zajmiemy się dziś ważnym i gorącym tematem, jakim zdecydowanie są przedmioty w burzy, tak zwane Tempest Arms. Wcześniej opublikowałem wideo o tym, czym są i co dają, jak potrafią wzmocnić nasze osady. Nagrałem również dwa filmy o samym wydarzeniu Survival Royale, w którym możesz zebrać materiały potrzebne do wytworzenia sprzętu burzy. A więc w zasadzie, co tutaj zostało do omówienia? Myślę, że ważnym tematem do omówienia są strategie budowy sprzętu burzy. Zwłaszcza na samym początku, kiedy nie wszyscy mają złoty sprzęt z czerwonymi, czyli najwyższymi, możliwymi wzmocnieniami. Wielu graczy ma założony sprzęt burzy tylko na pierwszym lub maksymalnie na dwóch pierwszych marszach. Na tych marszach z behemotami oraz jednym z dwóch pojazdów powietrznych. A co dalej? Rozumiem ideę wzmacniania tylko dwóch pierwszych marszów, są zawsze najsilniejsze. To nimi atakujemy i to one nam służą za obroną. Ale co z pozostałymi czterema marszami? Przecież można je świetnie wykorzystać, choćby w takich wydarzeniach jak Raid na Rezerwuar, gdzie sprzęt burzy ważny jest zarówno dla liderów rajdu, jak i pięciorga dołączających. Oraz oczywiście dla wszystkich marszów walczących o water tanks, czyli małe zbiorniki wodne. Sprzęt burzy na wszystkich marszach jest również bardzo ważny w wydarzeniach solo, takich jak chociażby Azur Tannhäuser, gdzie atakujemy lub bronimy wszystkimi marszami. No chyba, że obrałeś strategię zbierania punktów po nieudanych atakach, wtedy faktycznie zbieranie sprzętu burzy i zakładanie go na swoich bohaterach nie ma większego sensu. Ale każde wydarzenie, w którym rywal może cię spalić i pozbawić wojska, jest wydarzeniem, w którym, według mnie, naprawdę warto jest mieć więcej niż tylko dwa marsze uzbrojone w sprzęt burzy. Dlatego przygotowałem to krótkie wideo. Ostatnio mówiłem, że nie jest potrzebne, aby sprzęt burzy był od razu nałożony na wszystkich bohaterach w kolorze złotym. Zdecydowanie nie. Równie dobrze, zwłaszcza mali gracze free-to-play, mogą i powinni używać sprzętu fioletowego. Dlaczego? Bo nawet na pierwszym poziomie, jeżeli mamy nałożony komplet do ataku i do obrony, daje on bardzo duże wzmocnienie w postaci zwiększonego ataku bohaterów. Aby uzyskać wzmocnienie tej wartości, trzeba by skompletować i ukończyć kilka pełnych zestawów skórek i posągów w menu kolekcje. Dlatego tym bardziej nie ma co ignorować fioletowego zestawu. Moim zdaniem lepiej jest nałożyć na wszystkie 6 marszów chociaż fioletowy sprzęt burzy i wzmacniać się równomiernie, niż pozostawić się całkowicie bezbronnym po tym, jak wyjdziecie dwoma marszami ze swojej osady. A co wy o tym sądzicie? Chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat. Porozmawiajmy w komentarzach.